Ja mam aktywację. Zostaw mewę, złodzieju, kurwa. Wszyscy te mewę. Na obiad się w spokoju do chuje. Dobra, panie dowódco, pan idzie na briefing. A, czarny ma... Pan dowódca ma briefing, tak? Czarny chyba jak briefing, ja pierdolę. Nie wiem. No cóż. Czarni nie mają praw. Dobra, słuchaj. Tam powiedział, że nie ma praw. On powiedział, że nie ma praw. No. Możemy go napierdalać. Ale to tajemnica między nami, nie? No tak, tak. Oczywiście. Chłopaki, chłopaki, pokażmy, że mamy klasę. Ustawcie się w rządku. Dobra, ten pichuje. Tam czeka na was łódka. Master, schowaj go, a nie. Tą łódką udajecie się na... Dobra, szereg, panowie. Szereg wzdłuż drogi. Ewentualnie... Poprzek raczej. Tylko nie wiem, czy nasy z tylu można by było zrobić ładniej, czyli dwuszereg. Nie no, jest pięknie. Patrz, jak ładnie stoimy naprzeciwko ich. Poza Natikiem. Natik jest tak pod kątem, patrz, to nawet prosto. Opuśćcie broń, panowie, żeby ładnie wyglądało. To wy macie broń? Wszyscy pokazują na nich palcami. Teraz to powinno być jeszcze lepiej. Czuję się jak to ja bym był tam na briefingu tak głośno. Do skitu, nie? Oskar, słyszysz mnie? No. No to działa wszystko i nic. Radio check. Radio check. Master. Ja myślałem, że to ma być briefing, a nie oni sobie kurwa kawały opowiadają. Czekaj. Czego mnie kurwa kto tam co chce? Panie dowódco! Czarnuchu, ustaw radio. To ma być briefing, a nie żart, to opowiadanie. Kurwa, mi mówi, coś mi pomoże, bo kapoły ze śmiechu. A poczekaj, rzeczywiście. Macie poprawne radio? Ale to mamy radio. Radio check. Ja mam telefon, mogę zrobić. To macie poprawne. Dobra, panowie, zbióreczka w rządku. Coś mi pomordzie. O cholera. Dobra, dobra. Jest świetnie, nie? Może przeżyjesz. Może, no. Mniej więcej ten kwadrat, tutaj mówię o skalę. Uczyłem się w szkole inżynierskiej. Mówię, że będę naprawiał. Co? A się uczyłem. Bardziej bym się zamiast o swoje życie, to na twoim miejscu bardziej. Panie medyku, panie medyku. Melo mi nie chce działać. No, uważaj na czarnego. Nie słuchajcie. Nic nie mówię. No. Ale on jest latynoszem. A to chodziło o tamtego czarnego. Ten tu. Aha, o tamtego. Idź, bo ci napierdolę pięścią. Dobra, na niego uważaj, tak? Ty, ale ty gdzieś wyglądał w pewnym momencie, jakbyś był zdegustowany tym, że mnie widzisz, bo prostu. Taka mina. No, bo tak się czułem. Pamiętajcie, no panowie, o stoperach. No cześć. O stoperach? Okej. Włożone, już dawno. Okay. Myślę zapasowe. Chyba źle włożyłem, bo coś kurwa nie głosi. Przez nasze miasto Gongkong. To włożone, o kurwa. Australijska baza. Ci zajebię takiego kopa w dupę, jeśli nie będziecie słuchać. Kamera mi się zepsuła, mam GoPro na dupie założone. A co to GoPro? Potem będzie kolejna bezpieczna strefa, gdzie możecie się uzupełnić. Rewelacje na Bałtyku, lody, lody na patyku, ani wódka, ani wino nie zastąpicie bambino. Rewelacje na Bałtyku, lody, lody na patyku, ani wódka, ani wino nie zastąpicie bambino. Debil. Tam macie ciężarówkę, możecie wziąć do tyłu, kierowca jest. No to jak śpiewamy, to... Kupujcie kukurydzę, nie dajcie się prosić, bo już mi się tego kurwa nie chce nosić. Ej, ty masz od Mustanga te ciuchy. Co? No. Bo mechanik, ja się tam uczyłem, naprawiać się łodzie i samochody. Tak. Chuja uczyłeś się obciągać. Ej, bo... Już? Możemy wołać resztę? Tak. Co? Dobra, tempę chuje do dowódcy, już! Okej, okay, no. Chyba nas wołają. Sprawa jest kurwa prosta jak ruchanie Blacka Starej. Tak. Obaj wybrali, bo mówię. Widzicie tam tę ciężarówkę? Tak. Nie. No, do ciężarówki się wpierdalamy. Nie będziemy jechali sobie do takiego miejsca tam, gdzie jest ta fajna, zajebista żółta flaga tych dobrych tak zwanych ping-pongów. A gdzie jest ta żółta flaga? Właśnie. A chuje?
Na mapie. Ja na mapie, że to flaga. A. Że okay. Panowie jesteśmy blisko tego, więc no. No, jesteśmy. Dobra, to wskakujemy, tak? Kto pierwszy tam? Tam mamy dojechać, potem wyjedziemy tego do Łódek, a potem no, tam pod główną rzeką płyniemy sobie, że te żółte sefy to możemy tam się uzupełnić. No i po prostu powiedział, że głównej rzeki się trzymać i po prostu nie zobaczyć z kursu, to trafimy szybko. Mam pytanie, co to się wydarzyło wokół mapy? Jakiej mapy? Jakiej mapy? No mapy to trzyma się w łapie. Trzeba było być, byś wiedział. A ja nie mam mapy. Flaga mojej republiki nowej. Ty. Możemy... No. To łazi. A, to jest Dzisiu, nowy. No, to jest... Właśnie. A tamten to jest jego kapral. Też pierwszy się jak ja. Pod... Ze mną przyjechał na ciężarówce. Ja bym nie ufał. Dobra, pakować się na pakę. Dobra, bo trąbią. Run, boy, run! Jak chcę z tyłu? Jestem! Kto siedzi naprzeciw mnie z tyłu? Ja siedzę naprzeciw tyłu. No cześć, Rado. Kto mi tu kurwa drzwi otwiera? Kto to kurwa? O, cześć Gaspi. Cześć. Jak nie ma miejsca? Kolej, jest miejsce. Myszko. Tak, gdzie Gaspi siedzi? Środkiem myszki klikni. Pomyśl sobie, że naciskasz mięsień Windows. A mięsień środek myszki. Kto siedzi tu koło mnie na prawo? Ja. Nie, na prawo to... Gaduj. A, dobra, dobra. A tutaj? Ty si sam. Gaspi, to ty czy ty nie ty? To ja. Patrzcie, debil. Gdzie jest mój rodowiec ukochany? Tam siedzi. Tutaj. W mnie. Gdzie? Został. No tutaj. Tam przy drzwiach. No tam, wiesz, ty niedorozumienie te okularki. Ej, ty jesteś we mnie, trzymasz mnie za... Co za tęczowa flaga, kurwa, się zrobiła? We mnie, ichu. Nie trzymaj mnie za nogę, nie wygląda tyś ludzie. Możemy... Dziękuję. O, ty kurwa. O, patrz, buci się rozwiązał. Są fajne, no zabiję. Tobie też. O, ty kurwa. A, ja zdążyłem, a ty nie. Kurwa, łamiecie się, w pokoju nie mogę. Twoje... Lewej nie wygląda. Ty, a co żryś? A chleb z miodem. Z czym? A daj jedno. Z miodem. Z miodem? Co ty masz tu, kurwa, miód? A podjebałem. Pachnie się od dowództwa. A po co ale mam? Nie mówię. Co? Jaki ładny. Nie. Szkoda, że Guff zginął na wojnie. A, no ładnie, no. Guff zginął na wojnie. Dobry, malinowy. Panie dowódco, ja się boję tego kierowcy. Bo się mi konserwa skończyła. Też się go boję, kładł jak myszka Miki. Ja widzę, że woda jest przed nami. Ty, gdzie ty jedziesz? O kurwa, umyło mi buty. Mamy wyjść stąd? Nie. Ej, wracaj, to... kurwa. Mi się droga pojebała. Ja. Wracaj, no to jest długa historia chyba. O kurwa. Czekaj! Czekaj! Psuj! No i na chuj wychodzi. Jedź. Już wszyscy. O kurwa. Ale mnie wprasowało. Szkoda, że nie mam. Co się Rodo? O, cześć! Przedam. A nie, o kurwa, przede mną jest. Ej, kurwa, przysiadł się mi dimeć zadało. Wyskoczyłeś. To na chuj skaczesz? O kurwa, o! To pierdalasz, o kurwa! Chłopaki, mamy problem. Kierowca jest czarny. O nie, wysiadam. Nie ma kurwa. A nie, zmienił kolor, ja pierdalę, teraz jest biały. Co mam, kurwa, kameleon czy co? Ej, chłopaki, bo... Chyba nie wiem, czy ja zaraz nie zemdleję, albo łatam cię! Czemu? Bo przesiadając kurwa... się wyjebałem i... Bo na chopce stwierdził, że wstanie i zajebał kurwa głową o belkę. Już się łatam, czekaj. Dziękuję, co bym jeszcze nie zrobił. Co? Nic. Pociskowy tutaj ci pierdolny. Prawy jesteś... Przestańcie skakać z tego... O. Dobra, nie potrzebujesz nie morfinki, czy dałeś sobie już? Wiesz co, sam sobie dam. Okej. Okay. Jakieś zdówki, jakieś takie... Nie dam ci jeszcze krwi trochę. Nie, no co ty? Dobra, spokój. Nie marnuj krwi. To jest no na ciebie na pewno. To jest na żółto, to się krwi nie używa. Po prostu weź w ręce i sobie napełnij. No co kurwa, co? My z nikowatym nigdy nie używamy krwi, gdy jest na żółto. A kto to nikowaty? Albo czerwono.
Uważajcie na południowych Wietnamców, mają dziewczynę, która ma kutasa, już mnie nie raz rochała. Ja pierdolę! Gdzie problem? Nie dość, że czarny, to jeszcze będę rastał. Kierowca, ja mam pytanie. Gdzie problem? Tobie ja udzielisz, tak gadasz czy co? Chłopaki? Niestety straciłem. No to, że kierowca jest zimny, to się nas w las wywozi. Kurwa, ja nie chcę z nim jechać. Panowie, bracie, powiem, że my jesteśmy następni. O kurwa. Nie wiem, ale... czy wiecie, ale Wietnamcy robią siaczków nalewki. O kurwa, oni tu Minecraft w samochodzie. Że gościu kurwa nas do tej tajki prowadzi? Chyba. To ja nie chcę. Że to tu? Co? Na miejscu, nie? O kurwa, jesteśmy na miejscu. Ale wypierdalać! Kurwa, kurwa. Padnij! Może nas nie zobaczy. Dobra, widzę łódkę. Stać, stać, bo strzelak ty. Okej, spierdalamy! Dorosza się wyjebał. A nie, dowódco, bagnet mi nie działa. Nie, do łódki. Bagnet mi nie działa, panie dowódco. Chuj, mnie to obchodzi. Bagnet będzie działał, ale dopiero jak wsadzisz go w plecy jakiemuś wrogowi. Ej, wszystko jasne. Wszystko jasne, nie? Ej, czekajcie chłopaki, bo mam adrenalinę, muszę to wstrzyknąć. Wypierdalaj mi z kierowcy. A gdzie ja jestem? Ale ja kieruję. Nie, ty nie kierujesz, ty... ja jestem sterniczy. Ty, co jest, kurwa, czy ja to dupeczkę tutaj? Wypierdalaj z tego, kurwa, kierowcę. To master, a ja za tobą jestem. No to idziesz do dowódcy, a nie do kierowcy. Poszło wolno. Jak miło. No co tam? Ty kurwa najgorsza, Matiko. Rodo, czy ja nad tobą jestem? Widzisz, ja jestem na nie wiem. Matiko wypierdala. A nie, przed tobą się ma. Dobra, Oskar, pakuj się. No nie mogę, kurwa, i pedały zabrały. No fakt. No. Chyba płyn. Wszyscy wsiedli zajebiście. Tak. Nie próbowałbym. Płyn, kurwa, tą rzeką gasto. To nie umie prowadzić łodzi. Ja mam naprawiać, a nie kierować. Dobraliśmy do łodzi i rozpoczynamy battle order. Ej, to też dziewczynka jest. Co? No? No? Hrabia, słyszysz mnie? Rzeczywiście jest. Hrabia, słyszysz mnie? No, co jest? Zgłoś do dowódca, że płyniemy. Już to zrobiłem, przed chwilą, jakbyś słuchał, to byś wiedział. Nie słyszy, bo głośno. Bo ja właśnie też nie. Ja chwilę się prześpię, obudź się mnie jak dojedziemy, czy tam dopłyniemy. Obudź się, sam się widzę. Nie próbowałbym. Trudno się do niego dostać, jest takim, no, no. Wiesz... Nie dostępny. No to jednak się nie prześpię. Teraz to już się boję. Może jeden, może dwa. Ej, panie dowódco! Maku! A dowódco przeciwdziała, jak ktoś nie potrafi pływać? Nie. Aha. A co, nie umiesz? Nie, ja umiem, ale słyszałem, że hrabia nie umie. To ja hrabia umiesz pływać? To poleciał do góry. A to nie wiem, to chyba by nie mógł wyławiać patykiem. To jest wypad chyba. Nie, wszyscy są. No umiesz? Nie umie pływać. A no ja nie umiem. Nie uczyli mnie. A nie uczyli? Nie uczyli. Mnie uczyli, ale byłem zbyt gruby i nie ogarniałem. Kurde, jesteś w armii, a nie Marines, to powinieneś umieć pływać. A dobra jest. Przed nami jakiś kurde. A wiecie co wam powiem? Uważajcie, łódka przed nami. Teraz tak, na mapie, gdzie my jesteśmy? Chyba gdzieś tu. Dobra. Ty! Bo jakiś kurwa kuter tam kurwa jest. Strzelać? Wioska, nie, to jest... Nie strzelać. Podpłyń do niego. Schaltuj go. Maku, my jesteśmy przed tą wysepką na mapie. A przerwujcie dookoła. Maku. Co? My jesteśmy przed tą wyspą na mapie. A, przed. Okej. Podpłyń do tego ryżo. Zatrzymaj silnik.
Bogiem w piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. E! Chińczyk! Piu-piu-piu. E! E! Wietnamiec! Ping-pong! E! Słyszysz mnie? Halt! Chciało odstrzygawcze? Gdzie są czarni? Chińczyk Ping-pong! To jest... No Charlie Hi... Good region... Kto to odbierze Charlie? E? Good people, no Charlie. A gdzie Charlie? Kto to odbierze Charlie? Odpłyń od niego. Charlie here. Going straight like a game or something. Okej, thank you. Dobra, płyń dalej. Kto to odbierze Charlie? Powiedział, że w chuj wie, ale chyba daleko do przodu. No ale skąd on wie, że Charlie ma za nami? Bo już jesteśmy tu parę lat. Kurwa, jakieś ryżożery. O, patrz, odmachał mi, ja pierdolę. Odmachał mi. Ano? Pamiętajcie, ja nic nie widzę. Jak zapijecie kogoś niechcący, to ja nic nie widziałem. Ale lepiej się upewnijcie, kogo do kogo strzelacie. Swoich też? Nie, do swoich się nie strzela. Ale jak nie będziesz widzieć, to nie mogę. Dobra, to... Chodzi mi o żółtych. Co ty model łódki dali, bo nie działają wskaźniki, nie mają paliwo. Jebać. To częsty problem w tym modelu. Jak staniemy w miejscu, to nie mamy, po prostu. A, no tak. Racja. Ogólnie zamiast silnika wyciągasz wiosła i nakurwiasz. Ej, chłopaki, jakby było trzeba... To widzę, że tu w wódce mam ogólnie M60 i granatniczek, to jeszcze by trzeba było gorąco. A poza tym, że jestem Żydem, to wziąłem paliwo, podpierdoliłem z ciężarówki. I mam cały karnister. Jebany, kurwa, też cygan. Ludzi na 13. Ciągnąłem, jak nie patrzył kierowca, więc no. Running razem teraz już mu się nie przyda. Piam 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 pararał. Domy po lewej. Domy po lewej. Chciałeś M60? Masz M60. Okay. Mojej lewej czy twojej lewej? Mojej lewej. Lewej od łodzi, czyli przed tobą. A, helikopter naszych. Se kurwa lecą. Przedni działał, żebym jeszcze jako pilotkę wykorzystał. Kasmi? Tak? A ty byś wolał teraz być w łódce, czy lecieć helikopterem? To się tam wypukło. Teraz to w łódce. A ogólnie? W górze. O, ale gdzieś napierdalają chyba nasi, co? O, coś wyjebało. Już strzelają, przejebane. My tu cisza, spoko, tam się strzelają. Cisza, ta cisza, kurwa, słyszysz ten silnik? Znaczy cisza to wiesz, to jest pojęcie względne, bo ta łódka, kurwa, drze mordę jak skurwesny. Jak może łódka drzeć mordę, powiedz mi. Bez jak kitu. Twoja stara wieczory. Jak po wywiadówce, rozumiem. Hrabia! No? A tu umiesz pływać? Nie. A mam cię utopić do czego, czy wytopić? Wyciągnąć mnie. Czyli wytopić. Okay. A pan widział jego okulary? Ej, gdzie okulary? Hrabiego okulary. A nie widziałem. Pan spojrzy. A skąd sobie takie okulary kupiłeś? W taką pogodę sam nie złapałem. A znalazłem. Gdzieś w domu. A gdzie znalazłeś? W domu znalazłem, w żonce podjebałem. Aha. Znaczy damskie nosisz, no, wiedziałem. Ty, nie, ale nie widziałeś, mamy hipisów na łódce. Na męskie nosi, bo mi się takie podobają. Tak, hipisi. No pa, kakasi hipis, ma znaczek pokoju na szyi. Ale każdy ma. Odsuń się od niego. No to nie, ty masz na boju. Maku, leży kurde, ja mam też taki komar. Weź tego komara, Maku. Lexus! To tam. Ty nowy jesteś, nie? No, można tak powiedzieć. O, to dobrze, że się z dowódcą dupą stykasz, bo on lubi. No, ja też. O kurwa. Nie, bo pan dowódca się chyba z jakimś gejem dupą styka. O kurwa, ja się stykam z dupą. Dobrze, że nie lepiej dupą niż dupą.
Dobra, już się nie uznawać się. Kontakt 12, robi zajebał mi portfel. Stój tu. Ciężko zatrzymać łódź. Kontakt 12 daleko. Widzisz tam? W czekach. Nie. Tam gdzie strzelam. Ale jest 10. Przerwać ogień! Przerwać ogień! Przerwać ogień! Idziemy po prostu na tam! Z całej pęty! O kurwa, świetnie jesteście, bo a gdzie my jesteśmy? Podpływ, może przeprosimy, czy coś? Nie wiem. Podpój tak, bo oni chcą coś tam pogadać, bo będę nas machał. Na co łódkę? Sprawdzić, czy potrzebują pomocy medycznej? Pomóc wam coś? Medycznie? A chuj wam w dupę, pójdźcie. Dobra, to są Marines, to wyjebane! Marines, ale jednego tylko zabiliśmy. Ale kurwa, w pocieszenie! Ty, ja nie wiem, czy masz teraz dopisać do killi, czy jako do Friendly Fire'a? Friendly Fire! Każdy kill to kill! Kill, okej? Okay. Frag to frag! Zabił sobie jako bodycount. Marku, ale w raporcie, że ich Wietnamiec go zabił, nie? Nie no, oczywiście, przecież wszyscy widzieliście, wiesz, jak Wietnamcy otwierają. Weźmy tego jeszcze raz, każdy, nie wiadomo, kto go trafił. A to, że... Ty jesteś dowódcą, wydajesz rozkaz. Ej, chłopaki, ale tak okay. Patrząc na tą waszą mapę, nie? No. To te zielone to chyba bezpieczna strefa, nie? Tak. Tak. To jak mógłby tutaj być kontakt, jak tam nasi byli? Pytaj dowódcy. Nie wiem, ja tylko zobaczyłem coś z karabinami daleko. Ha. Tak, tak daleko, ale tak, tak dalej pójdzie, to złożę na ciebie skargę. Jak złożysz skargę, masz małego. Wayne prosto, kurwa. No i może mam, i co? Ja zgodę z KG, jesteś gejem. Tak, confident. Czekaj, muszę coś wymyślić na szybkiego. Jak złożysz skargę, to ci nie połatam. Dobra, teraz ja tutaj sobie posiedzę. Jak złożysz skargę, to ci nie połatam medycznie. Aha, to zgłoszę się do Boga. Bóg macie w dupie. Cześć. Gdzie jesteś? Tu trochę tak... O, ty, patrz, Gaspi. Tak? Kontakt się nie zaczął, a masy już cały pobijany. O kurwa. Jakieś zielone oczy ma, coś ty przyćpał. To ćpałeś, że ma zielone oczy. A. Ma i Juan? Ma Pedro. Pedro, okej. Duże ilości. Troszku bliżej, o tak. Blady. I fajeczka moja, cyk. A jak w ogóle ten karabin z tyłu działa? Czekaj, strzelę raz. To jest... O, fajnie. A twój? To jest M2, to jest 50. A z przodu jest pelota. M60. A strzel tą pelotką z przodu. Strzelam. Niezbyt celna. Ja będę nie mam do łóżka. To ma zapieczki? Wiesz, że tym razem nie wziąłem żadnych zapiczek? Oddaj pelotę. Dobrze, kamary nie latają. Nie, nie oddaję. Kamary? Komary, nie kamary. A, ostatnio przypierdoliłem, zabiłem temu. A, ostatnio hrabia dostał, kurwa, strzała, bo komara rodo mu zabijał na pysku. No, masz jaki masz lat. Ale ty, ja ci mówię, że kolbo masz ich nie zabijać. Akurat kolta miał w ręce. A, to co innego. Wiesz, biło mnie i wiesz, tak z przyzwyczajenia. Chyba zaraz wypływamy z tej zielonej strefy, co nie? Jeszcze za następnym zakrętem jakieś 150 metrów będzie wodą. Czyli tu jesteśmy zaraz, a potem będziemy tu. Tak, tak, tak. Dobrze, że umiem w mapy, nie jak dowódca. Ej, nas na oficerce nie usili w mapy. A w co? W dupę? Nie, się. Zobacz, jakie mapy obijane kolana, ja bym tam prędzej patrzył. Aha. Ty, a co się z dziecka, Kasi? Łódka. Ty, łódka, kurwa, jak ty płyniesz? O kurwa! No wykurz mu. Zapierdol go. Nie bij mu. Nie strzelajcie, cywila! Wypierdalaj! Kurwa, jebany ciąg. Jebany prawa wodnego nie zna.
Pa, zawraca, ty! No bo nie strasz go. Nie strasz go. Gdzie on kurwa płynie? Ole płynie na dno, kamyczki. Nie patrz na kamyczki, to na drogę przed tobą. Jaką drogę? Totalnie za chwilę jakiś samochód wyjedzie. No tam betonową taką. No kurwa wodną drogę. Wioska na lewym brzegu. Macianek, ja patrzę na wodę, to mi się sikać chce. Właśnie, my mamy też. Ostrożnie przy wiosce, uważaj. Nie, to jest łódka, dobra. Profilaktycznie napal. Molo! Panie dowódca, tutaj możemy uzupełniać ludzi w razie czego. Okay. Dobra. Kogo odpierdalamy? Widzę. Jest, są nasi. To jest wioska Tan An na mapie. Chce ktoś kurwa. A to są ci dobrzy Wietnamcy, czy to są Marines, kurwa, bo już nie widzę. To są chyba Sog Prayer. Chce ktoś siku? Są komandosi, panie dowódco. Tam na ciebie. Jedź, dobry, nie gadaj. Płyń. Płyń, płyń. Panie dowódca. Trudno. Pan usiądzie na swoje miejsce. Nie? Na swoje miejsce pan usiądzie. Nie, chcę, tam tu jest wygodnie, ja wolę strzelać. Tak się zastanawiam, po co jest ta kieszonka z przodu na gaciach? Żeby wibrator schować. A tylko ty z tym garandem daleko nie postrzelasz. Oj tam. A ja tam ten rand. Ja tam właśnie kanapkę. Nie żeby coś, ale w butę masz M16. Nie po to brałem garanda i amunicję do niego, żeby brać teraz M16. W butę masz M16, wejdź go. No, panie dowódco, jest pojebany i staroświecki. Kurwa, stary mu za młodu nagadał, że jest spadochroniarz, teraz mu się zachciało w garanda. Jaki spadochroniarz, jak on na wodzie siedzi? Ja nie wiem, coś tym miał tylko mówić, że go stary był spadochroniarzem. No to też, że garandy zachwalał. Garand świetna broń. Dobra, ale masz 8 ściałów, pum, a ja mam drut. Dalej ale jest. Twoje drut może się zaciąć. Jesteśmy w czerwonej strefie na pierwszym zakręcie. Strzały na prawo. Kontakt na prawo. Szybkie nie da nas, pójdź dalej. Master. A nie miał być bezpiecznie. Jak tam pojęcie? Już nie jest bezpiecznie. Lot, tak, jak coś do nas podjedzie, to podle popłynie, to ją rozpierdolę. Maku. He? Już jesteśmy w niebezpiecznej strefie. A tu jestem na tej obronie. Przyjąłeś rozkaz. A no tak, będzie płynąć od kodu rozpierdol, chyba że to nasi. Weźmy tym, nie wiem, na popletach, lepiej po komara chyba mam. Jebane kurwa gówno tu chodzi. Kurwa. Lach, pamiętaj, cały czas płyń prosto tą rzeką. A jak dostanie w łeb? Wiesz co, nie, napcelaj popłynę. Oprołdem. Poleci zaraz. Cały czas prosto, no dobrze. Brawo. Gdzieś prosto. Piękna przyroda, powiem wam. Piękne okoliczności przyrody, ołów nam nad łopietynami skacze, co tam jest? Ty nie patrz kurwa na drzewka, czy tylko patrz, czy Wietnamcy nie łażą po krzakach. No szukam. To samo. Tylko, że on patrzy na czubki drzew, a trudno tam wejść. Wiesz, to ci nie trafię. Wietnamiec nie da rady? Żyroskop mi wariuje, to trójkąt nigerski. Bo ja mam chłopaki, ostatnio widziałem fajne zdjęcie w gazecie. Zdjęcie dżungli z podpisanym znajdź Wietnamca. Bardzo powiem, ciekawe. Nie was słychać. Co to jest internet? No. Co? Powiem o gazecie. A w gazecie, okej. Okay. W gazecie, że taki projekt, że 40 lat może. A internet sam jest to jest. Nie, usłyszałem internet, takie dziwne słowo. Helikopter za nami. A internet to nie jest to, tam, no to dasz. Gdzie oni ten, do szkoły chodzą? A chyba, że... A, internat! Czy nie zliczył się kto? Tak, to internat, no.
Widzisz nasi helikopter trój do. Tak, za nami. Żartuję, to nasi. Nasi. Trudno, żeby VC miał nasze helikoptery. A skąd wiesz, że nie umią latać? No kurwa, ciężko by było latać łajem. Skąd wiesz, że nie zajebali? Tego nie wiem. Albo nie porywali naszego. Słyszeliście, panowie, w gazecie pisali o tym, że Hitler mógł przeżyć wojnę, jednak się schował w Argentynie. Co o tym myślicie? Kurwa, jesteśmy 20 lat po tamtej wojnie. No i że ponad jeszcze się trzyma. Że w ogóle, że te szczepionki, co oni teraz zaczynają produkować. Nikt co? Nie wierzy. Że to ten, podprowokuje ten, agresję u dzieci. Piękne dno, tak. Widzę jakąś wioskę po prawej. Szczepionki na ospę. Przed nami przeciwnik w wodzie, a nie to cywil. Widzę jakąś wioskę po prawo. Kurwa, byś to powiedziałem przed chwilą. Jestem głuchy! Głupi, to co? 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 Chciałbym na was spojrzeć, nie patrzeć na drogę, no dobrze! A, bo tu jest przejście przez rzekę. Kurwa, to w połowie drogi jesteśmy dopiero. Nie, jesteśmy dopiero... zaczęliśmy. Kurwa! To jedna piąta drogi. Już mi się nie chce. I jak na razie... straty ja własne tylko. Ja mówię, że uwielbiam pływać. Kocham pływanie. Też czytałem coś jedną taką informację w gazecie. Z 1 na 9 osób, nie? Jest hipisem. Ja nie jestem. Ja też nie. Ja też nie. Ja też nie. O kurwa. Lexus się odezwał. Ajajaj. Hipisów za burtę. Ja się nie doliczam, jestem zubiakiem. Ja nie wiem, ty masz wizorek pisa na szyi Kakashi, to może ty jesteś hipis. O? No. Ty masz jakiś wisiorek hipisa na szyi. Nie pan. Ja mam piękny zaliczek. Panowie, jak myślicie o tym nowym planie wyborczym, że czarni mają mieć równe prawa? Mi się wydaje, że to głupota. Tak trochę dziwnie, nie? Abstrakcja czysta, nie popieram. Science fiction nie lubię. Ale co? Żeby czarny był równy z panem. Bez sensu. To nigdy nie przejdzie. No nie wiem, jednak czarny dawał panu rozkazy dzisiaj. To on był pewnie dużo ciągnął. On był poprawny politycznie. Ja myślę, że to posłaniec był jedynie, a nie jakiś wyżej postawiony. Aha, to on był czarny, ja myślałem, że tylko pomalowany. Stoi! Tak. Vietcong. Stój. Wietnamcy na daleko w lesie. Z której strony? Po prawej. Prawa strzela. Aha, widzę. Ogłuchłem! Nie czekaj, to nie prawa, to jest... A nie, dobra, nie prawa. Łatam cię! Nic nie słyszę! Stopery było wziąć! Nic nie czuję! Aż chuja w dupie! Dostałem! Złódki! Wey Kakashi! Matiko! Za drzewa!
Kurwa. Kurwa. Co to było? Wytłumacz. Morbina. RPG. RPG. Dobra. Pokażcie się. Ja się połatałem już. Ja się jałuję właśnie. Potrzebuję, żeby ktoś mi nogę opatrzył. Dobra, biorę twoją nogę. Za szynę założę, jeśli będę mógł. Ładuję ci szynę już. O, dobra, dzięki. Będzie trzeba jakiejś drużynie przekazać, że tu przyszli z powrotem. I musimy, oni... co, musimy iść do przodu, do punktu. Dobra, dobra, czekaj, 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 czekaj. Stamtąd odbierzemy nową muć podejrzewam. Wziąłeś morfinę? Nie, nic nie wziąłem. Okej. Okay. Jeszcze dam ci trochę krwi. Dobra. Dobra, musimy im jakoś przekazać, żeby kierowali się do punktu zbornego. To my musimy przepłynąć do nich. To może być niebezpieczne, ale możemy płynąć. O kurwa. Nie do nas. Nie uczyli mnie w oficerce jak się rybka. Ty nie patrz na rybę, tylko płyń. Ale to na jadupia. Obym się w takiej mył naprawdę wyjął. Jest przyjemna bardzo dla oka. Rybka. Ale okej. A to nie piranie? Jesteśmy piranami, nie rochnice. Rochnice są piranie. Ja zdawałem kurwa matematykę, nie geografię. A ja właśnie kończyłem zawodówkę. A ja kończę geografię. Dignie więcej biologii. Drużyna, musimy się do punktu... Drużyna, przybyło wsparcie! Do punktu poboru musimy się... Kto potrzebuje medyczne? 300 metrów, razie pojść do przodu, no, a to musimy ubrać. A myślisz, że oni wiedzą, gdzie jesteśmy? Oni wiedzą, gdzie jesteśmy. Czekaj, dam ci koordynaty zaraz. Dobra. Gdzie my kurwa jesteśmy? To jest wioska, słuchasz mnie? To jest wioska Kane Pong. Kane Pong? Kane Tong. Kane Tong Tang. Kane Tong? Pewnie jesteś, to nie jest ta druga? Kentong. To jest wioska Kentong, dokładnie. Kentong, jestem. Nie, to nie jest wioska Kentong, to jest to są zabudowania pomiędzy Kentong a nami. Hrabia. Gdzie my kurwa jesteśmy? Maku. Co? To są zabudowania pomiędzy Kentong a nami. Zaznaczam na mapie. Tu. Kółkiem. Tak. Czyli to, to jest... dobrze mówiłem. To potrzebuje medycznych. 097 09. Od 096 do 098 potrzebujemy oszczału. Potrzebujemy oszczału od 096. Dobra, panowie, obrona okrężna, nie ślizgnę drzewem. 109, żebyśmy my nie wysłali jeszcze. Między 110 i 109 jeszcze much. Rozstawcie się, nie siedźcie za tym drzewem! Daj dowództwo, żeby jakąś nową łódź tam podwieźli. Ty kurwa, kogo ty masz zajebistą fryzurę? Tylko Kashi, szepczesz bardzo. Co? Mówiłeś coś? Nic. Nie, bo ruszasz ustami i nie mówisz. Tak jakby kurde, nie wiem co się dzieje. Patrz bardziej na lewo, wiesz? To się po drugiej stronie drzewa pójdź. Już tam rodowiec się nie. Aha, dobra. A? Nasza. Kashi, za daleko się nie oddalaj.
lepszy kierow... Jakaś łódka lepsza płynie. Łódka 100%. Jakaś łódka płynie? Nasza chyba. Ta, nasza. Ale tak szama płynie? Nie mam lornetki, to ci nie powiem. O. W końcu nie jestem głuchy. Ale nas rozjebało na dwie strony rzeki, ja pierdolę. Batery nas uratowały. Dowódco! Co? Melduję, że nikt nie potrzebuje medycznych, parę obrażeń, krew musiałem dać tylko Oskarowi. Dobra. Ale nas rozjebało na dwie strony rzeki. No, ale dobrze was zabezpieczyliście, dopóki nie przypłynęliście. O kurwa! O kurwa! Pakować na łódkę! Do łodzi, do łodzi, do łodzi! Dobra, na łódkę się pakuj! Hrabia, na szarta wali, nie strzelaj. Hrabia. Master, nie strzelaj, na szarta. Kim ty jesteś, nie jesteś dowódcą. Gaspi, hrabia, sadził przytomność, się nie rusza. Kurwa! Jak strusił się murzynkiem? Ruszaj tupę! Hrabia! Dobra, już jestem. Bieg do łódki! Aj! Co jest? Kurwa, łódka mnie pizgła. Pierdolę. Gdzie ty kurwa widzisz tam go? Ale już zabity jest. Pomóżcie mi to medyczne. Rodo, wychodź z łódki. On już trupem jest. Zajmij się hrabią. Już idę. Zajmij się hrabią. Hrabia, trzymaj się. Już cię tutaj uciskowe wale. Ty, Matiko leży. Tu taki sztolec. O. Pętelka, jak na szkoleniu, czyli teraz korbka, obkręcić jako wora, przycisnąć. Magacie w panterkę jebaną. W wodzie leży. O Jezu. Dałem ci radę. Jaką radę? No taką, że cię te, uleśniłem trochę. A. Widzisz? Nie jestem taki zjebany. Jak na jakiego wyglądam? A naprawiam tylko motory i inne takie pierdoły. Ja się zadaję tylko ze zjebanymi ludźmi. Mamy poważny problem. Połóż go, chyba się nie zajmie. Dobra. Ja już go ogarnię. To Gaspi leży? Tak, ogarnij drugiego. Ja Gaspi go kończę ogarniać. Dobra, już. A jak z jego tętnem? Stabilne. Już go ogarniam. Wszyscy trzymaj stabilni? Się garandowczu. O kurwa. Obronę okrężną. Dawaj rękę, gdzie, która ta ręka? A, ja mu ogarnę rękę. Dobra, nie, ja nie Andrikowa tego tutaj i tutaj, bo to sobie przez błąd gry mnie ujebało. Zobaczymy, czy napiję wody. Nie wiem. W łodzi chyba normalne nie przytomne. Ciśnienie krwi. Dobra, niskie, ale nie mam czytać krwi. Teraz tylko tętno. Tam ci jeszcze jedną adrenalinę. O, nie to. O kurwa, walę mu adrenalinę i od razu RKO. Dobra. Hrabia! Jedziemy z tym tempem. Kurwa. To jest. Jak Gaspi? Dawaj, będziesz żył! Się dużo krwi, ale stabilny. Słabe tętno ma, słabe tętno. Poczniej, dalej, głębiej, kurwa, dawaj. Jak tętno? Stracił się ten, dużo krwi stracił. Dawaj, wrócił. O, kurwa! Obudzili się. Dałem radę. Chodź tu jeszcze, nie ruszaj się, nie ruszaj się. No mówię, nie ruszaj się. Dobra, tym razem... Musisz sobie cały, krew sobie podać, musisz się Matikowi. Jestem cały, ale ty sprawdzę. Albo wskujesz sobie morfinę. Dostałeś teraz dwie adrenaliny łącznie. Mam adenozynę w razie czego. Dobra, Matiko jest cały. Kolega jest cały, wchodzimy do łódki! Cały jest. Używa... Co? Adenozyna i cały jest, Matiko. Adrenaliny. Ale adenozynę lepiej zostawić, kiedy... Adenozyna dodatkowo wybudza. Dobra, na łódkę! No, a co robię? Roda, pakuj się do miski. Hol, ruchać się, rodowca by się szło. O ty kurwa, chciałbyś. Ano? Ała! Dobra, biorę cię. Uderzyła. Co ci uderzyło? Łódka mnie uderzyła. A to jebana łódka.
kurwa, muszę się poskładać, tam rozpadnę. Biorę cię, Mako, jakby co? Dobra. Kurwa, jebana łódka, na co ty natepłeś, kurwa? Na łódkę, wziąłem jako pasażer. No Debbie się poślizgnął, no. Poślizgnąłeś się i kurwa masz teraz. Ła, ale cały mam. No wiem, że cały upadłeś, kurwa, to chyba na Mastera musiałeś upaść aż. Wioska po lewo, ruszamy dalej w kontrolę. Przyjąłem. Będziemy meldować po kolejnych problemach. No, póki co bez odbioru. Uwa, panie, odwiezie tam mnie te na najbliższą bazę? No. Dobra. Tam się zatrzymujemy? Wiesz co, bo nie wiedziałem co to za głos. Maku, morfinę ze wstrzyknąłeś? Tak. Okej. Przy najbliższym LZ się zatrzymaj. Znaczy LZ, fu, w bezpiecznej strefie. I naszego kolegi, że nam łódkę przywiózł. Tak, słyszałem już. Kurwa, ile znaczników ta wioska ma, to ja pierdolę. Kto to tam zaznaczał? Ja nie wiem. A to Titan Ant to jest. Ale ta wioska, do której wstęp. Już mapę jak działa. Tak? Nie, to nie jest Titan Ant. Tak, przybliżam sobie i mam kwaraciki u góry na dole. A, no tak, tak, zawsze tak działała. Dokoło się zatrzymujemy, dobra. No, ale ja nie umiem w mapę, ale już umiem. Poczeka nas kawałek drogi, zanim do tego DKO dopłyniemy. Najwyżej gdzieś po drodze się zatrzymamy może u Australijczyków. No to mówię, taka. Znaczy po drodze jest jeszcze bliżej, sam zobacz, tutaj masz. A jest, rzeczywiście, no. To możemy tam podpłynąć, zaraz tam będziemy. Bo to tam podpłyniemy, zapełnimy to co trzeba i zostawimy kolegę, pójdziemy dalej. Lekszysz, odsuń się trochę, bo twój bagnie gniecie mnie w ramię. Co żyjesz? Co żyje? Rodo, ja się za tobą. Aha. To był bagnet, prawda? Tak. Okej. Okay. Ja nie... ktoś potrzebował, macie magazynki do M16 w wódce. Ja nie hrabia, spokojnie. Okej. Okay. Czuję się bezpieczny. No co? No ty co, chcesz go co? Ciągle ruchać. Może się na ciebie afro będą mieli hełm w bazie. No i co? Problem? No. No dawaj, kurwa. O 12:00, na bagnety. Chciałbyś, kurwa, kto cię potem połata? Nie będę musiał, to ciebie będą zbierać. Dobra, idziesz na bagnety, ja biorę 16. Nie, nie, nie. Albo oboje bagnety, albo oboje 16. Taki jest z tobą problem, że na strzelinę idziesz z nożem. Kaspi? Tak, dowódco? Przed nami to jest LZ, czy mi się wydaje? Tak, przed nami jest tak. LZ. Dobra. Znaczy ja nic nie widzę, więc... To jest punkt. Zatrzymaj tu się, Black. Wiem. Do pomocy do punktu. Tak porządnie. Dobra, wysiadamy, uzupełniam to co trzeba i lecimy dalej. Dobra. Nie mogę wyjść! Kurwa, zatrzymaj to gówno. Już, wysiadać. Kurwa. Pewność pół zupełnie. Ale właśnie, komandorze mi zajebaną czapkę, muszę to przyznać. Ja się dowódco obawiam, że tu nie będzie czego uzupełniać. Dzień dobry. Dobry. Dobry, gdzie możemy uzupełnić tam rzeczy? Tam będzie. Generalnie to tam jest taki domek, tam wystarczy, że się pomodlicie do pana... Tam? Boga za nim, tak, i on się uda rzeczy. Dobra, idźcie tam. Ja pierdolę. Kurwa. Bym chciał medyczne. Ja bym chciał większego kutasa. To ja nie może spełnić Bóg. No. Ale tu nic nie ma. Wiem, że nic nie ma. Na mur jakiś tam uzupełni rzeczy. Zostałeś skamowany. Ty, Maku! Dowódca! Ja poszedł, kurwa.
Dowódco! Co? Pan na chwilę przyjdzie, bo ja nie wiem, czy ja panu stadę śpiewnąłem. Zdjąłeś mi. Dobra. Kogo tam molestują? Patrzcie, jestem ciekaw. Boziu z anime, daj mi amunicję. A kurwa, pomoczy, nic nie widzę. Ja też. Black, co ty odpierdalasz? Mi z klikiem, kurwa. Chciałem smoka pierdolę. Ty! Gaspi! Co? Po na chwilę. Czekaj. Co to kurwa jest? Nie te, te tego. A właśnie, no zobacz. Gaspi. Co masz? Ty nie fikaj, bo przypomnę ci, kto z dobroci serca ci nosi krew i osocze, jak ci będzie brakowało na innych. Rodo! No. Chodź na chwilę. Ponosisz mi krew? Pewnie. To spierdamy. Zobacz, to jest jakieś dziwne rzeczy. Taka amunicja dziwna. O kurwa, ty! A ile chcesz tego nosić i jak dużo i jakie ilości? Nie no, weź tam, nie wiem, z dwa po set, po tysiaka, no tak trochę po prostu. Ile wejdzie? Panie Bogu, to nie ta amunicja! O wielki Bogu, granaty! Nie to a mefedron! Panie Woziu, zanim zabierz mi to i tam nie mówię. Gdzie jest dobra skrzynka? US Resupply Crate, poproszę! Mefedron! Co wy odpierdalacie? Przecież tu nic nie ma! Nie wiem, słyszę głosy. Ja pierdolę, kolejny się naćpał! Mefedron! O panie Boziu! O kurwa, chyba też się naćpałem! Skopiuj skrzynkę z respa po prostu! Cześć, co? Ktoś jest w bólu? Bóg ma przerwę! Ja chyba, poczekaj! Rodnik jest w bólu, nie, tematiko. Nie, straciłem tylko trochę krwi! Cześć, bo na US się zaciąłem! Co się zaciąłeś? Resupply crate! Czekaj, jak ci przypierdolę się zresetujesz, to będziesz już okej. To nie ma. A to ty jesteś w bólu, Kakashi. Kurwa, no taką ochotę zrobić ten kawał. A dawał ci... Ej! Robi... Dawał ci ktoś morfinę? No. Masz chyba komara na nosie, czekaj, tak sypnę ci go bagnetem. Nie, dziękuję. Zrobiłem tak kolcem, to hrabiemu. No, jebany ślet ma do dzisiaj. Kurwa. Na pewno nie chcesz. Na pewno nie. Lexus, a tobie ktoś dawał morfinę? Chyba nie. Dobra, jakby coś to krzycz, nie? Dobra. Jakbyś padał na ziemię, czy tam ci serce biło jakoś. No tu się kurwa. Mogą się do wozie za nim. Czekaj, to matka. Kto tu jeszcze piszczy? Ja? Gdzie to matka? A ja? No bo mnie zaraz pokurwi. Kurwa, zablokowałem się. Skacz. Nie umiem. Mięsie V. Pod V mam coś innego. Aha. Pod V mam to. A. No ty dobrze masz. To nie jest skok. No ale przechodzenie i takie inne. Nie. Czy to jest matka? Liflera. Kogo? Takiego kaprala. Potrzeba amunicji, szefie? Tak dużo jej zużyliśmy? Dobra. Nie, nie wiem. Znaleźć nie można. Ja mam raz, dwa. Ja 12 magazynku. Słuchaj tego, 3 do Colta. Naszego kolegi z akademii. Na... O kurwa, więcej mam do Colta. Ja zarządził zbiórę do... I 25 do karabinu. To kurwa, ogólnie no to ja bym zarządził tego, zbiórkę przy łodzi. Tak amunicji trochę nam nie potrzeba zbytnio. Znowu serce mi napierdala, poczekaj. Adrenalina. Jep! Rodo? No? To ci się co tu odpierdalasz? Dobra, panny. Zbiórka przy łódce, już przestrzeliliśmy się, jedziemy to dalej. Jest kurwa lalka, to nie ma chuja, jest prawdziwa. A tak, zapomniałem, nie ma radia. Zabieżki pod łóżkiem. Znalazłem. Panie dowódcy, o! Pomocy. Co jest? Kurwa. Mnie skrzynka z amunicją. Penetrującą. Dobra. Ja idę do tego. Do łódki. Control. Maku. A co ty? Cicho. Zobacz. Maku. Co? Albo sobie kliknij gdziekolwiek. Zobacz to. Nie mogę wyjść. Co? A to ma jakieś dziwne coś na sobie. Tam 16 jedno. Nie mogę wyjść. Porwali co? Mnie. O ej, kurwa, to na to wizyjne jest.
Ale nie, ja się nie zesrałem, ja nie zjebał się. Co się dzieje? Do Boziu, zanim muszę. Ej, bo mnie tutaj... Tylko łóżko. Lato do koła. Niech ci Bozia pomoże. Mięsin Y. O, po co je znalazłem? Nie, ja nic nie chcę patrzeć. Po co mam? Nie wiem. Co się dzieje? Ani spróbuję sprawdzić, pod którym Lexus mam L, ale nie mam bladego pojęcia. Nie ustawiałeś nic? No nie, nic nie przedstawiałem. Gaspi. Co? Twoje prawa. Czekaj, bo robię... Nie, Kakashi wyjebał. Apteczkę mu ten, ściskam. To jego lewa. Kakashi, kurwa. Kakashi, kurwa. Kakashi, mówiłem, nie używaj jebanej morfiny! Ale on jest ciepły. A dlaczego hrabia leży pod łóżkiem? Hrabia, bo już biurka przy łódce jest. Kakashi, mówiłem, nie używaj morfiny! Kakashi, ty ćpunie! Ale już nie jest przynajmniej tym hipisem, bo mu medalion zniknął. Hrabia, zajebałem, bo już biurka przy łódce jest. A. Jebany szyk. Chciałem, że się A nie, tam leży. O, gdzie? Tutaj. Gnij dzieci, nigdzie nie leży. Teraz to jest jebanym hipisem. A nie Oskar. Tak, zgadza się. Ten, pokój. Albo kuchnia, jak kto woli. Jesteś kobietą, to wypierdalaj do kuchni. Panie dowódca! Idziesz? Ruchają się, daj im spokój. Już idę! Hrabią się kuchniłem. Spokojnie sieci, ruchajcie się razem. A co to tak? Masz tutaj. Kurwa, wołają, ja pierdolę. Gdzie Gaspi? Gaspi? Jestem! Pokaż nam tą technologię. Patrz to. Ja nie wiedziałem, że takie robimy. Na tyle. Ale to są dla komandosów. Jak pana zajdą, to pana zajebią. Pan, nic nie widziałeś. Boże, anime znowu najebany. Albo najebana, nie znamy jej płci. Panie, pan to wyjebie, kurwa, na 20, bo komandosi pana zajebią. Dobra. Pojebane. Nie chcę tego. Nie. Na 20 macie brać, Mikła, ty mówisz. 20 nie brać magazynków. Jesteś strzelcem, na dupę. Ach. Nie jestem strzelcem. Jesteś strzelcem. Zamknij mordę. Kurwa, kto? Kto? Zadajesz bardzo trudne pytania. Dostałem w plecy, nie wiem. Co tam się odpierdala? No kurwa, kto to zrobił? Ktoś granata pierdolną. Co się dzieje? Ktoś pierdolnął mi granat pod nogi. To, tak, taki mądry. No i tak jeszcze nie płyniemy, tak? Pokaż. To taki mądry. Cały jestem. Aha. O, ja też. To taki mądry. Ale co? Kto gaz mi grać, wrócił pod nogi? Ja byłem szefie, z tobą, więc... Szefie, pan ma ciągle 30 w broni. To nie ja! Aha. Ja kurwa synchro chyba. Dobra, idziemy, panie? Tak. Wziąłem ci tak, jedną tysięczną, dwie 250 i jedną 500. Stazę mi założysz? I mam jeszcze dodatkową jedną tysięczną, jedną 500. Dobra, ciało. Super. Pakować się do miski. Jakie miski? Matiko, wypierdalaj z mojego miejsca. O nie. Dobra. Kakashi, Oskar. A gdzie jest kurwa hrabia? Hrabia? A ty co robisz? Łodzi się. No, użyj. Jezu. On ma problem ze sobą egzystencjalny? Nie wiem. Może? O kurwa. Ja się tutaj zmienię. Dookoła. Panowie, nie jest dobrze. Słyszę szumy odrzutowca w głowie. A ciepło nie jest. Strzały na lewo. Słyszałem. Powiem ci tak. Hrabia jest upośledzony. Ja wiem. Nie, że nie umie pływać, to jeszcze nie umie się spinać.
Niech on biegnie na oko. O, biegnie, ja pierdolę. Kazałem mu. Dał radę. Zaraz tu ciepło będzie, ale spierdalać. Pakowa ci do miski. Sam się pakuj. No nie mów, że nie dość, że skakać i pływać nie umie, to jest... A dobra, i na dobra, wsiadł. Możemy? A gdzie jest sternik? Sternik. Sternik leży w wodzie, kurwa. Sternik? Padać, wszyscy mamy nowego sternika. A gdzie? Pływie. No, obudził się. Było. A pakuj się do miski. Mówiłem, kurwa, jak nie umiesz chodzić do wody. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak nie umiesz pływać, to nie chodź do wody. Co się wydarzyło? Leżałeś w wodzie, ale wszystko, wszystko okej. Okay. Dlaczego? Dużyłeś chyba się w głowę, jak wchodziłeś do łódki. Naturalne podtopienia. Boję się, że ktoś mi coś zadał. A raczej poczęstował mnie czymś. Wbijaj do środka. Bo się gorąco robi. Nie skakuj, bo strzelają. Staram się. Płyń. Kakashi. Płyń. Nie chcę tego mówić, ale wypierdalaj. Już nieważne, po prostu płyń. Płyń. Ale Kakashi płyń. Nie umie płynąć, w tym problem. Wyłaź z kierowcą. Płyń. Hrabia jest kierowcą. Hrabia. Oddaj mi łódkę. No szkurwa mać, będzie się... Czekaj, bo Kakashi został. Kakashi, ma szybko. Stój! Kakashi, skakuj! O nie, potrącili Kakashiego. A wyciągnęliśmy tego gościa? Gaz, fizajmy się Kakashi, bo jest ranny. Tak, już biorę. Płyń! Hrabia! Słuchaj się, sternika! A czekaj, nikt ci nie dał. Panie dowódco, potem dał raport do zdania. Psz. Hrabia, potem zdaj raport. A jest Kakashin. Już jest cały. Okej. Okay. Jest hrabia? Para pa 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 pa. User left your channel. User joined your channel. Panie Boziu, za mną. Panie dowódco, gdzie pan stoi? Za mną jest pan? Nie. Nie? No tam pan jest. Cześć, ja panu zaraz taką kartkę rzucę. No. I tam jest raport w sprawie, dlaczego Black leżał w wodzie. Okej? Okay? Okej. Okay. Wykurwie za chwilę temu, kto mi to zrobił. Jak ty płyniesz? To zawsze cię dam. Jeszcze jakbym mógł to rzucić, byłoby fajnie. Chłopaki, kurwa, no. Co tak pływa? Uważajcie tą wioskę po lewej, lewa strona. Moja lewa czy twoja lewa? Kurwa, twoja prawa, moja lewa. Aha, dobra. Rzuciłem kartę, zapał pan? No to nie ten, no. Nie, stąd. Łódka, stąd. Jeszcze nie ustałem. Kurwa, ma źle popływa. A gdzie ty mi tę kartkę rzuciłeś, pod hełm? Tak, pod hełm. A to jeszcze nie przyszła. No wyłaź z tego kierowcy i na was. Przyszła. Hrabia, wyłaź z tego! Hrabia, jestem stryńczy. Dobra, już mam karteczkę. Kurwa, no... Potem z nim pogadam. Kto całe życie mi wyrzuca z tej łódki? Kurwa, co tu wejdę i cofnę, co wejdę i cofnę. Oskar, czekaj, wejdę i cofnę. Oskar wszedł. Ale już cofam łodzią. Czekaj, cofam łodzią. Powinniśmy popłynąć dokładnie teraz w prawo. Patrzcie na lewo i prawo, uważajcie. Kurwa, wiesz co? Problem jest taki, że chyba cofnąć się da. No właśnie nie wiem, gdzie płyniemy. Ja ci pokażę, jak się cofa, tylko potrzebuję wyjść na tym. Dobra, właśnie. Całą łódką zawróć. Ktoś wejdzie na przedniego strzelca. Ktoś wejdzie na przedniego strzelca. Idę. Dowódca nie powinien iść na...
Do niego strzelcem. A tam tylko na chwilę. Wjechaliśmy na mieliznę. Spróbuj całą łódkę obrócić. Fidget spinner, kurwy. Kurwa. Już jest takie rzeczy, kurwa. O, jeszcze. Padł. I nagle polecimy, będziemy samolotem. Apę muszę obszaić. Gdzie my się znajdujemy? Na lewo po prostu i cały czas w lewą stronę. Jak my, kurwa, nawet nie ma jak stąd wykonać na koło. Spróbuj dać na maksa od lewo, może pomylić, niech lekko się przekułamy. Nie jestem w stanie zrobić w ogóle na maksa w lewo. Panie, niech radio poprosi Boziam anime. O magiczne przeniesienie. To musimy chyba z łódki wyjść, nie? Da się z łódką. A da się z łódką. Krabia, zadzwoń do Bozia z anime. Krabia jest w ogóle? Możesz nas przenieść. Zrobiliśmy kanał sueski. V2. Jesteśmy tym green coś tam? Tak. Nie, nie w ten kanał poleciliśmy. Zaraz polecić na green, poleciliśmy dalej. Jesteśmy aktualnie tutaj. Bardziej tutaj. No, ale o to mi chodzi. Panowie, jest sukces. Dostałem list. O! O! Dziękujemy Boziu za nim. Za odwrót, odwrót, musisz się zawrócić. Właśnie to robię. Dostałem list, kurwa, że moja operacja oczu się odbędzie. To kosztuje 1900 dobra, takich złociszy. Wracam na miejsce dowódcy, ktoś idzie na front gunnera. Front gunner. Nie. Dobra. Rybnie trochę za długo ten kobiet, jak my do takim czasie dotarliśmy. Stąd, tutaj, to dosyć przypomnienie się połowy mapy. Lecimy gdzieś tutaj jeszcze w strefie, teraz jest bezpiecznie, ale możemy sobie posiedzieć, ponudzić się. I dopiero tu będzie znowu niebezpieczna strefa, czyli tak naprawdę my przez 3/4 czasu jesteśmy w bezpiecznych strefach, jak teraz płyniemy. Ten kopiec po prostu wróci. Mogliśmy równie dobrze zacząć powiedzmy z tej strony i powiedzieć, że dobra, jest tutaj jest niebezpieczna strefa i ominąć sobie tą całą maskaradę z tej strony tutaj. Ale dobra, kopy są różne. Kontakt, stój! Kontakt, stój! Strzelajcie! Walcie w łódkę! To cywil, nie można walczyć. A to chuj, nie strzelaj! Kontakt, stój, strzelajcie dalej! Śmietnik uśpię. Przerwać ogień. Pole, ale nie mam jog. Do ciąga mijamy. Nie, mijamy zabudowanie nad gociąg. Potem będzie gociąg. Nie no, to jest już gociąg.
Znaczy teraz przed nami tak. Proszę o sekundę poczekania. King Kong! Czy wiecie co się stało z tym kierowcą, który przywiózł nam łódź? Jest King Kong! Został odesłany na tamtym tym posterunku. Uważajcie na Wietnamców na łódce. Ej, dowódco! Co? Ostatnio byłem w burdelu. No. I podchodzi laska i mówi: I wanna saki saki, we gonna fucky fucky. Ja taki mi się wydaje, czy ta łódka nas śledzi, ta z tyłu? Może oni po prostu... Oni wypływali, jak my przejeżdżaliśmy. Ja bym mógł ich pozbyć. Weź tak postać z przodu, poszczę przed nimi. Nie, już nie... Czasem... Dobra. Nastraszeni, podpłyną się, podpływajmy. A potem chyba będzie, kurwa, w dowództwie. Co? A potem będzie w dowództwie, że strzelamy do cywili. Nie będzie. Tutaj nie wiadomo, kto cywil, kto nie kto. Słuchaj. Ale pingle masz dojebane. Jeżeli ktoś jest ranny, to dla mnie nie ważne, czy jest VC, czy nasz. Ranny do gazu, ty. Tak, ranny do gazu, nawet nasz. Ranny do gazu, okej. Okay. Ty, Gatwi, patrz co znalazłem. Co? Granatnik. No jest tu. Ale nie wiem, czy się szefowi przyda. Chyba. Może tu jesteśmy. Run in the jungle. A mijaliśmy tą wysepkę faktycznie, bo tu nie jesteśmy. Gdzieś tutaj. Dowódco, co jakiś czas będę zaznaczał mniej więcej położenie na mapie. Dobra. Jesteśmy już w czerwonej strefie, więc uważajcie. Wietkon, prawa strona! To było szybkie. Za szybkie. Jak ty w łóżku? Skąd wiesz? Byłem! Widział. Pamiętasz tamtą francuskę? Co jest kurwa? Ała, dostałem. Dostał pan? Cukierki dostałeś? Nie, dostałem w klatę, kurwa. Dobra, łatam pana. Czekaj, się połatam. Ja już to robię, zostaw to. Profesjonaliście. Kurwa, dostałem i zasnąłem. Co zrobiłeś? Zasnąłeś? Chyba stracił przytomność, jak nie widzieliśmy. A. Wstrzykuję morfinę, nikt nie wstrzykuje. Dobra. Wstrzykuję mefedron. Kto strzelił? To chyba w nas. Szak! Szaku! Kto dostał? Ja dostałem.
to już pick-upy straciłem. Dzięki. Spoko. Ostatnio byłem w Tajlandii w burdelu. Niezłe laski tam mają. Ale tam są laski z kutasami. No nie. Wszystkie nie problem. Ładne. No nie, znowu. Łódka wrogia będzie przed nami, zważajcie. Deszka słyszę. Łódka wroga będzie. Strzelajcie w nią. Strzelajcie tam. Właśnie chciałbym się popierdolić, ale nie mogę, kurwa, nie mam kasy na burdele. Się pytam, kogo pierdolisz? Jestem chyba cały, no. A, jestem cały. A nie, jednak nie cały. Kurwa, zapomniałem śniadania. Ach, chuj, dobra. O nie. Samo zapło na amunicji. Wyciągnij magazynek. To wyciągnij ręczny magazynek. Albo sobie wejdziemy przez laskę tutaj, co jest w środku. Dobra. Masz sobie wyzerzenie przez laskę, to masz wziąć, albo tego XM-a. Już tylko po kolei trzeba sprawdzić. Jak tam hrabia? Dressingiem wtedy łatał. To. Jeszcze mi się kończą. Na te 15 trzeba podać po 30. Jadłbym ze ciastkowy? Nie. A ja mam papieroszka. A daj zapalić. A masz. A ja bym się zajebał. Ach panowie, ale to jest... Kamikadze. Łódka przed nami, zjebane, nie strzelaj. Kim ty jest? Nie ty do łódce. Kurwa, to są malborasy. Tak, malboraski, mocne, nie? Czy ty zajebałeś film malborasy z hełmu? Nie. Panowie Amerykanowie, panowie Amerykanowie. Co jest? Kurwa. Na kogo strzelacie? Na chuj strzelasz? Są cywile. Ale on chciał coś powiedzieć. On nie żyje. Nie powiedział. To w dupie. Już nic nie powie, nie żyje. Mój naród. Przejmować łódkę. Szefie, spierdalajmy stąd, on nie żyje! Nie masz. Pójmy stąd! Nas nie było! Strzelajcie w nią! Zatopcie ją, nie wiem! Hrabia? Jebana kula odporna jest! Zanotuj! Powiedz, że ja broń! Podczas napotkania... Ja widziałem broń, a wy? Podczas napotkania cywila. Też! Widziałem kałacha! Nagle został rozpierdolony. Ja widziałem kałacha! Nie wiadomo, co się stało! Tego, czy nie widzą, temu sercu nie żal, nie będę byle gówno meldował dowódcy. Przed nami. Tak tym razem nie strzelać, kurwa. Co on ma w ręce? On maka. Tu się w niego nie wpierdzę wtedy tym razem. Niszczalny? Panowie, w ping-pong Amerykanie. Sprawa jest.
Jaka sprawa? Wietkongi przejęły moją wioskę. To jest zaraz w tamtą stronę, jak się idzie, to jest Tanjen, ale problem jest, bo jakby to były zwykłe Wietkongi, to bym nic do tego nie miał, ale oni są popierdoleni, chcą wyruchać wszystkich chłopów w wiosce. Czemu ty też nie idziesz na imprezę? Dobra! Panowie, Black zostaje na łódce, reszta mamy to po idziemy drodze zobaczyć, co tam w tej wiosce się dzieje. Czekaj, ja bym puścił jednego ze skautem do przodu. Tam jest pole minowe. Pilnuję łódkę, gdzie jest Sapę, inżynier? Kto był ochotnika? Kakashi ze skautem, leci zobaczyć, co Lexus. Ja jestem skautem. Panie dowódco? Matiko, leci zobaczyć. Panie dowódco? Ale niech weźmie kogoś jeszcze na wszelki wypadek. Weź Kakashi go ze sobą. Ja się chodź ze mną. Maku? Chciałbym, aby razem ze mną został przy łódce Lexus. Lexus, Black, pilnujcie łódki. Yes. Panie dowódco, chcę przypomnieć, że Wietkong powiedział, ten Wietnamiec powiedział, że tam jest pole minowe. No i bardzo dobrze. Oczywiście mój posłałem do przodu. Kto to powiedział? Mówił. Dobra, jak usłyszymy bum, to jest pod... Dobra, to się rozstawcie, żeby nas tu nic nie zaskoczyło. Dobra, Lexus. Chyba usłyszał. Stańcie tutaj. Rodo, hrabia, do Gaspiego chodźcie. Idź tam. Tam, tam. Dobra. Możecie wejść do łódki. No dobra. Widzę tych delili dwóch. Dobra. Tam za drzewem. No. No rzeczywiście. No ja pierdolę. Żaby na pewno. Króliczek. Nie, bo oni się kurwa chyba zgubili. Nie, z tego co widzę, to może chyba kurwa... Może ich też wyruchali. Ten tam odpierdala. No, dobra, idą. Szef, ja bym zajął pozycję przy tamtym drzewie. Dobra. Przy tym bliżej! A tutaj? No. To jest bezpiecznie też. Tak. I żeby ktoś na... To ja pójdę na prawo, będę patrzył. O, i tam są, przed nami. Tak, ale pójdę patrzeć prawą, czy ktoś nie idzie. Dobrze. I pod minę. Ja pierdolę, co tam się odjebało w ogóle? Zostali z Wietkongu. Co on jest czarny? Nie mam pojęcia. Ninja czarny. O nie! To jest Wietkong. Kakashi. Ninja. Jaki ninja? Chłopaki, rozstawcie się. Dobra. Wygląda jak Mariusz. Dowódco? Włocha, Mario się nazywał. Nie żyją. Nie żyją. Masz worek? Był chyba na ulicy. Nie. No. Dajmy nieświetelniki z nich. Wziąłem już. Mam dać? A. Nie, zostaw. Jebał się z moją żoną. A. Jego brat to Luigi, taki kurwa śmieszny z wąsem, nie? A, to on był w tym kącie. Musimy tą wioskę sprawdzić. I dopiero walizki do swojego uzupełnienia. To normalne, a to jednak był pośledzony. U Australijczyków będziemy musieli uzupełniać się, dowódca. Jak znajdę nagranie jeszcze, to ci pucę. Dobra. Ping pong. Zdaj mi to. Co to było? To Mario. A ta wioska wiesz gdzie była? Ona jest przed nami. Dobra, chłopaki. Idziemy do wioski. I pod minę. Nawet tak nie mów. Patrzeć pod nogi. Tylko ja nie widzę tej wioski. No ja też nie widzę. Ona jest gdzieś przed nami. Tu jest droga. Skoro tu jest droga, to zaraz gdzieś obok będzie wioska. Szefie! No? Tamtą stronę. Dobra. To jest zakręt.
Mam iść na czujkę, czy... Mam iść na czujkę? Możesz iść na czuja. Może lepiej medyk, nie? Gaspi, chodź do mnie. A na 12 to jest Wietnamiec, czy to jest cywil? Widzę ciuchy cywila, jakby uciekali. Nie mam lornetki. Czekaj. Cywil dużo widzę. Master, iść na czujkę do przodu. Biegnij tam do przodu. Mówię, żeby do przodu iść. Uważajcie na czarne piżamy. Oni idą w naszą stronę. Tutaj tam skrzyżowanie? Czekaj, kurwa. I zawijasy. I to może być albo wioska, albo... Nie, w sensie ja dobrze mówię angielski, to powiem, że tak to imę, w tamtą stronę jest wioska, tam są Wietkongi, nie chce mi się mówić, tak mnie dupsko boli, szczerze, ja idę i czuję jak pies. Ja tu jestem tak. Dowódcą. Oddział Wietkongu na drodze! Co kurwa? Cywile uciekacze są. Oddział Wietkongu za zakrętem! Ognia! Przybiegam. Tam szulce się strzały, czy coś? Są tam w krzakach. Widać ich czapki. Mater. Pomiędzy drzewami ich widzę. I co teraz zrobimy? Nie no, zajmijmy wojskę, no jeżeli się wrócimy, zobaczymy czy chłopaty przeżyli w ogóle tam. Będzie pizda jak nie przeżyją. Będzie pizda jak okazało się, że cywile zajebali. Ło! Ty dostał? Ja dostałem! Dobra. Dobra, zabezpieczaj pole, się nim zajmę. Za bardzo połam poharatany. Zajmuję mu stazę, bo już jest opatrzona ręka.
strzały, przywódcę. Rado! Weź! Swój! Adrenalin. Ufam tylko tobie. To zaraz padnę. Kto tam jest? A, Matiko. Lewa noga, dobra, patrzę to. Już ten, już ogarniam. Weź do reszty. Weź siebie i Matika i czy coś się dzieje przy łódce, bo przy łódce szalą strzały. Pamiętaj, żebym mógł stazę zdjąć. Spoko. No tak, kurwa, głupi nie jestem. Ja ci takiego powiedziałem. Matiko! Jo! Leć z Rodem, sprawdź co się dzieje przy łódce, Kakashi zostaje z nami. Ja no bo, pierdolę. Kakashi zostajesz. Kakashi. Czekaj, sam zapłon. Maku, kurwa! Dostałeś? On dostał w nogę! Przytrzymujesz to mnie lewy, mieście lewy Windows, nie? No. I masz opcję na moich kroczach, dąż do drużyny, piknij to. Opcję na moich kroczach? Dobra. Tak, będziesz to widział na moich kroczach, dąż do drużyny. Dobra. No jesteś już, okej. Okay. Budzi się? Jeszcze muszę krew dać. Dobra, ale jest w stanie stabilnym, o, obudził się. Kurwa. Biegłem do ciebie i mnie trafił. Leż, ruszę się. Dobra, jest cały. Dobra, Gaspi, Master Kakashi, oni powinni zobaczyć, co się dzieje przy łódce. My lecimy dalej do przodu do wioski. Jasne. Dobra. Szefie, uważaj pan na prawą cały czas. Przyjąłem. Odsuńcie się! Go home, dziaj! Skąd to było? Who are you fucking Charlie? Gdzie ta wioska? Do drugiego z oku. Myślę, że byliśmy dalej, jak się nam wydaje, od tej wioski. Ale czekaj, czekaj, czekaj! Tu jest skrzyżowanie. No. A... Czy my minęliśmy? Chyba tak. Nie, jedyne skrzyżowanie jest tutaj. Czyli my teoretycznie... Czy my poszliśmy kurwa w drugą stronę? Nie, wioska teoretycznie jest tam. Ale to kurwa cały kilometr stąd. A tam jest łódka. A kto oznaczał czerwonym? Czekaj. Ja oznaczałem, bo myślałem, że tam jesteśmy. Bo on powiedział, że dosłownie tam, user więc... left your channel. O, ktoś wyszedł. To my wtedy jesteśmy... W takim razie łódka powinna być... Nie, łódka powinna być gdzieś tutaj. Bardziej bym powiedział tutaj. Wtedy tu pokazywał, że on. Wtedy tu poszliśmy. Ja myślę, że tam gdzie zacząłem, bo jak szliśmy w tą stronę, to był ten zakręt tutaj. Pójdziemy dalej prosto, czyli w tamtą stronę, nie, to doszłem do wioski. Tak, pójdziemy tam, to idziemy do wioski, tylko nam kurwa źle powiedział ten Wietnamiec jeban. Debil. To, a bo nas więcej tu nie było? Odesłaliśmy ja tu. Ja z Matikiem do łódki, a gdzie jest hrabia w ogóle? Hrabia był z nami. A nie cofnąłeś hrabiego też? Nie, ja tylko chropnąłem Roda i tego, i Matika. Aha, czyli poszedł samowolkę zrobić? A nie wiem, a może się zgubił, ja to szuka. To jest też możliwe. Dobra, on ma chyba powiedział, że idziemy do wioski. Że idziemy do wioski, tam się go spotkamy. Gorzej jak znajdziemy go wyruchanego. Ja go nie będę na pewno. Tak myślę. Szefie? Myślę. Jak chcecie, idziemy dalej do wioski, czy cofamy się po niego? Ja mogę się cofnąć, ale...
Cały czas się będziemy rozdzielać, to teraz to w ogóle nie będzie. Zróbmy tak, ja tu z Kakasiem zostanę, wy się cofnijcie z masterem po niego, tutaj zostaniemy. Dobra. Kakasie, obserwuj przed pole. Jasne. Ja będę patrzył tutaj. Nie sprintuj, bo się zaraz zmęczysz. Cofniemy się do tego zakrętu, jak go nie będzie, to się wracamy. Jego po krzakach szukać nie będę. On to kurwa lubi łazić kurwa po krzakach. Wy mówicie, że ja łażę. Dobra, tam cię łatałem. I on był obok mnie. Strzały przy łódce. Przy łódce to powinno być ich czterech. Nie. Tak. Teraz pięciu. Tak, nas jest czterech, powinno być pięciu. Mi się wydaje, że on też się cofnął z nimi do łódki. Chyba nie widzę nawet jego ciała. Nie, nie, nie. Tak by wzdłuż... On się chyba z nimi cofnął, wiesz? No chuj. Wracamy. Jak nie, to będzie jednego mniej. Wiesz, przecież ci zniknęłeś. Nie, nie, to jego na drugą stronę. Ci kurwa obraca. Nawet królik szuka go. Ja węża zobaczę, ale go nie widzę. Jak? Panie sierżancie, melduję, że on chyba się cofnął z Rodowcem i Matikiem do łódki, bo sprawdziliśmy tam, gdzie łatałem Mastera, on jeszcze obok nie był, a potem go już potem już go nie było. No już sam walkę poszedł, no to co, my idziemy do wioski dalej. Idziemy do wioski, czy to mam się do łódki? Czy mamy wyjebane na tych wyruchanych cywili, czy... W sumie oddział Wietkongo został wyeliminowany. Ale nie wiadomo, czy cały, nie wiadomo, czy jeszcze wiosce nie siedzi. Yo. Można chyba pójść po łódkę i dopłynąć tutaj, i dopiero stąd ruszyć dalej piłotom. Żeby łódka tak daleko nie była. A może jakiś zwiad zrobimy tej wioski, jak coś to wrócimy? Ty co? Pójdź po prostu z buta do wioski i się cofniemy po całą tą trasę do chłopaków. No najprościej będzie. No i git. Dobra. Ja bym nie biegł spiritem takiej odległości. Dobra, chodźmy, wąż, może patrolowym. Wąż. Wąż cię nie ugryźnie. Ale ja się boję. Wąże są niedobre. To było dwa razy miesięcy, żeby tak iść poli? Tak. Ctrl C. Ctrl C? Ja też taki ten. Tak, to przy... Tak, dobra, to jest jego rozwiązanie. Idą z krzyżną bronią. Trzymaj shifta. Ty, Gaspi. To są jakieś niewidzialne ślady się robią. Jak chodzisz. Przede mną, co? Za tą, jak szedłeś, do tą takie niewidzialne ślady się robiły. Nie, twoje, tylko kogoś innego. Aha. Ja bym skrócił przez dżunglę. Mam ci podwójne ślady. Co to było? Krzaki. Krzaki do mnie mówią. Dobra, idziemy. Ja są spierdalam. No, no, no. O kurwa! Gdzie to było? Wietnamcy potrzebują pomocy. Nie chcę kupić ryżu, proszę popierdalać.
kurwa tak skalipa, bo... Kaspi, poczekaj! Widzę wioskę! A tata mówił, iść do marines, co oni tam, posłali do piechoty. Tam jest wioska, widać budynek. To pójdziemy na ukos. Dobra. W razie czego, pa co mam? Powiedz nam, co znalazłem. Okej, okay, w razie jakbyśmy sprawdzili wioskę, poszedłbym po prostu na przełaj do rzeki i według... Dzisiaj widzę chyba... To jest bardzo dobry pomysł. Kurwa, gdzie są te Wietnamce? Chyba cywila. Bo to budynek. Mogę zaś tam z RPG-a się upewnić, czy są to cywile. Jak coś, no to przecież to jest wroga broń. Kakasia, amunicji nie masz? Mam dużo amunicji. To co mam M60. Kaspi! Tam na 12 widzisz? Przepraszam, szefie, zamyśliłem się. Powiedz mi, tam na 12 też widzisz, tam jest Wietnamiec, czy mi się wydaje? A ma ktoś latarkę? A mam, czekaj. Jest uzbrojony na kałacha. Ci są Wietnamce, jak dobrze mówię, Wietkongi są czarli. Ruszył się. Dobra, chodźmy do tych drzew na 12, pobiegniemy i się... Ja nie mogę biec, jestem zbyt męczony. Dobra, to podejdziemy. Już bym wolał na kucakach. Doczołgamy się. A od na kucaka, o. Dobry pomysł. Rozszerzmy się, jak granat jebnie, to po nas będzie. Idę na lewo. Biegają tam. Dobra. Do kilku. Chodźcie do przodu trochę. Jeszcze nas nie widzą. Tam biegną. Dobra. Na prawo to. Czekajcie, podejdziemy bliżej. Kolejny dwóch na wieży. Weszli do budynku. Chodźcie tutaj do mnie. Do tego drzewa tutaj. Tam ktoś leży martwy na drodze. Dobra. Spokojnie. Wietnamiec się położył. Chyba nas zobaczył. Do budynku chyba weszli. Na mojej 12 przed Kakashim jest pod budynkiem. Stał właśnie. Pokazuję w naszą stronę. Powinno być chwilę na chwilę uspokoić. Dobra. Widzę. Ja swidaję pod te drzewo, podbiegniem do przodu. Czym się kurwa wskazywało, bo już zgłupiałem. Mięsień shift tilda. Tam koło wieży w budynku byli. Dwóch widziałem. Szefie, kurwa. Wyszyłem się. Kurwa zrobiłem. Dobra. Słyszę ich? Słyszę te kurwy jebane. Granat! Dala do murku. Na budynku prawa! Ładuję! Nad nami jest jeden. Kurde, panowie, slipa. Cześć. Nad nami jest jeden gazpin. Kurwa. O, budynku strzelają. Na dachu jest u góry jeden. Jest slipa, nie mam już magazynku do... No to musi... Spadł budynku, rzucam granat! No weź kołacha po wrogu. Jest tu! Bazaj!
Uratowałem pana! Ratuj! Jeszcze jest, uważajcie. Cywil tutaj. Który? Kakashi, amunicję z niego zbierz. Dobij go. Na dachu. Na dachu. Padł na dachu! Kakashi, amunicję z niego zwiąłeś? Mam karabinek. Oj, sorry. Kakashi! Tu amunicję z niego zwiąłeś, do koła. Gaspi! Cywil ranny. O kurwa. Nie ma żadnych magazynków. Cywil, kurwa, skąd miał mieć magazynki? Rozstrzelił w klatę. Okej. Okay. Jebana kurwo. O kurwa se jaja robicie. Gdzie jest jego ciało? Przyjaciel tu się poddawać. Tutaj dobry ping-pong, dobry ping-pong, nie strzelaj. Chcieliśmy was ocalić. Dziękujemy. Jest szefu. Szefu? Nie wiem. Mój szefu. Maku! Szefu! Skończyła mi się amunicja. Kończyła się amunicja? Tak. Dobra, dobra, tyle starczy na razie. Idę punk będzie. Jeszcze piszcie mi w uszach. Pan uważa. A masz super duszu? Mogą tu być jeszcze pochowanie. Nie. Znaczy ogólnie za mną leży kałach, ale wolę to mam 16. Wiesz co, ja mi tak mam kończyłkę. Mogę dać ci tego, ja sobie kałacha wezmę. To daj. Kałacha to mogę. A już cię łatam. Wietkong nie jest zły, najgorszy jest gej Wietkong. Już żadnych, kurwa, nie mam bandaży. Trzymaj, tu ci położę całą amunicję komandami 16. Okej. Okay. Brałeś morfinę jakąś? Nie. Okej, okay, daję ci morfinę. Okej, na razie poczekaj. O nie. Ja się czemu już tak nie było. Dobra, zaraz będziesz cały poskładany. Dzięki. Się nie ruszaj. No i dobra. Gaspi? Tak? Cywil ranny. Nie, ja nie mam medykamentów na cywilu. No dobra. Zostało mi w sumie 20 bandaży. Sprawdź co masz z wrogów, może coś mają przy sobie. Znalazłem kolejny na siebie. Chyba jest chudo, osobiście mówiąc. Boję się, że nie zdążę tego ogarnąć.
Panie sierżancie! Tak. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że jak hrabia nam zniknął, no, to przy masterze razem robiliśmy i on rzucił tekstem takim, na który odpowiedziałem, nie jestem kurwa głupi i chyba się obraził. Cisz, szczerze mówiąc, tak jak patrzymy, to wioska chyba jest czysta. Wioska jest czysta. Z cywili i wroga. Mhm, to co, wracamy do naszych. Możemy wracać. Ja to RPG wywalę, bo tylko mi miejsce zajmuje. Jest ciężkie, a już amunicji nie mam do niego. A ja mam całego. No dobra, to zatrzymaj tego całego, prawdziwego. Co, wracam do łódki. I tak. I co jedynie co mam, to ten. Dwa robimy ciężkie i kolejne letkie. Dodatkowo jeszcze RPG. Jest chyba dobrze. W ogóle pa, kto Kakasi wziął, powiedz nam co, jakiego, jaką krowę. Widzę tą krowę, a to chyba, kurwa, nie wiem skąd to wziął. Ja tam RPK mam, nie, na pnie skąd to RPK mają. Ruscy ich wspierają, trzeba pamiętać. Jebani komuniści. Jebane komuchy. A to teraz tak, idziemy w stronę rzeki, czy... Naprzeczaj prosto. Na stronę łódki. Powinniśmy stąd pójść na South East, czyli w tamtą stronę. Yeah. Ty, ja nie wiem, czy my się do 22 wyrobimy. Ej, ej! W takim stylu to nie. Ej, co wy tu robicie? Popatrz! O kurwa. Co wy tu robicie? Wracać do was. Dobra, zdaję meldunek. No. Przy łódce był mały atak, oteparliśmy go i wróciliśmy tutaj. Wszystko z chłopakami w porządku, nikt nie jest ranny, pilnują dalej. No, jest kurwa zguba, patrz. No mówię, że poszedł z nimi. Znaleźliśmy go po drodze. Po drodze są dwa pola minowe. Kurwa debil! Dobra, wracamy do łódki. To no, chodźcie za nami. Przeparkowaliście ją, czy... Minowe, więc nie, po prostu przyszliśmy też przez pola minowe i wiemy, gdzie są miny. Kurwa. Co? Bo są tu zaraz obok pola minowe. Nie, nic. Okej. Okay. Dobra. Idziemy? Idziemy? Tam. To mój problem. Hrabia, co tam miałczysz? Tam miałczysz. Gówno. Co ci jest? Co cię boli? To wszystko. Szefie. Pójdziemy drogą. Trochę na widoku. No, lepiej to niż przez pola minowe, nie? Tak, to prawda. Ja, co to za znaczek? Minen. A to nie po arabsku? Minen. Tak, po arabsku. Aha. Czyli Wietnamcy dają arabski. Takie wyszczególnienie, że wybuchowe. A. Wiesz, żeby nam się kojarzyło. Sierżancie, a mi z przodu, czy... A, możesz. A to nie skaut powinien być pierwszy? To biegnij. A propos Arabów, nie wiem czemu, ale na zegarku pokazuje mi się 9-11. Ja mam 9-9. Wy macie zegarki? No, jako to był ten sam z bazy. Też mam zegarek. Już siedzi gone. Właśnie nie wiem jak to się stało, ale... Ci, którzy szli ze mną, mają w kartach denatów. Ja też. Sobie zmień. Czyli tak, jesteśmy tutaj, a żeby dopłynąć do Alizji mamy... O kur... No ja bym dopłynął i zrobił jakby tego... Nie, daleko nie ma. Ja bym rozbił obóz w sumie. Chyba, ja bym rozbił obóz i przeczekał. No dobra. Płyniemy do... Czy do Asalcików się cofamy? Do Ukrajczyków, no. Dobra. Mamy dwóch typów z tyłu. Oni chyba rozmawiają, chyba hrabia nas opierdala. Za co? Nie wiem, chyba mam dupę o coś. To coś ma, chyba do mnie. Do mnie też, bo coś tam śpiewa się do niego, on do mnie spierdalej. Do sierżanta spierdala, ja bym mu zrobił tego. Pedałówę. Ja bym nie kupował w bazie. Już teraz nie będę specjalnie na akcji zatrzymywał. Możemy tu na przełaj. Gdzie? No tu, na przełaj. To idź. Uprowadź.
Może poczekamy na tych z tyłu? Dojdą. Pracę. Najlepiej by było gęsiego. Skat się zmęczył? Nie. Uważać trzeba. Nie wypychajcie się co chwilę z tej. Oj, tam idą z tyłu? Jeszcze ich nie widzę. O, idą, dobra. Idź, idź, idź. Ruchające w dupę wietkonki. Jest, ta sytuacja co teraz była. No, nie słyszałeś? Co Pingpong do nas mówi? No, no oni tam ruchają w dupę, to złe wietkonki. Przyszło teraz jeden, ale mnie dupa piecze i nie chcę o tym gadać. Po czym od razu mieliśmy kontakt. Zmęczyłem. Jak masz krowę, to kurwa trochę ciężka. Dogonię cię reszcie. Reszta ci dogoni. Jesteśmy. O ty kurwa. Tak nie będzie. O ty kurwa. Nie jest kurwa łódka. No właśnie! Matiko! Tam. Gdzie? Tak, tam. Ja wiem, że tam jest. To tu jest ten zakręt. Trzeba było iść normalnie na przełaj przez ten. To musimy iść brzegiem. Którą kurwa stronę? Tamtą, gdzie idę. Dają. Dobra, poczekajmy na resztę, odpocznijmy. To jest, co jest? Uważajcie, snajper. Kurwa, snajper gdzieś jest. Granat! O kurwa, krypcie! Tu jest! Ej! A tu jesteście. No jestem tutaj, strzelałem. Gdzie jest ta łódka do chuja? No kurwa nie wiem, gdzieś tutaj była. Ta łódkę trzeba pójść w tamtą stronę. Brzegiem. Kasi, co ty z niego szukasz? To był snajper. No właśnie widzę, że to był snajper. Nasz scout ma chujową orientację w terenie. A ci pokaż coś? Co? W ogóle ma orientację. Ty, ja cześć, stan osobowy. Widzę dwóch pięknie tam. Trzeci ktoś tam jest. Cztery. Pięć, sześć, siedem. Dobra, pasuje. Ale powiem ci, że ja będę miał Arasakę. Kuba, co? Jeszcze Japońcom broń kradną? Arisakę, chyba. Arisaka, Arasaka, jeden chuj. Rodo. No. Co on taki zły? Cały jesteś? A, ja dostałem od tego snajpera granatem. Zdenerwował się, bo wiesz, zawsze pomagał temu medykowi i teraz no, tak mu się zesmutał, bo nie może i... Tylko, że to nie było zbyt poważnego, żeby on musiał mi pomagać. Dlatego... Ego go ma za duże. Kurwa, to jest... Jaki zajebisty... Jaka czemu jest? Jeszcze się.
Mówię, zostaw go, to będzie lepiej mu. Znaczy ja go nawet nie ruszam. Szybciej, szybciej. No, nie mogę. Wcześniej tak wykurwiliście do przodu. Sznurówka mi się rozwiązała, wyjebałem się na zakręcie i dogonić was nie mogłem. Mów do mnie, co się stało? Taki zdenerwowany jesteś. Prawia. Mówię do ciebie. Prawia. Master. Co? Jakbym zemdlał, to mnie obudź. Jakbym co? Jakbym zemdlał, to mnie obudź. A co masz niskie tętno? To zmęczony jesteś? Serce bije. A. Wolno czy szybko? A, nie chcę podawać drugiej epi, bo przed chwilą dałem. Dobra, dobra, dobra. Chodź, chodź, master. Co? Pokaż się. Ej, chłopaki, ale my w ogóle tutaj nie płynęliśmy, z tego co pamiętam. Tak, bo łódka stoi tam dalej. Niskie ciśnienie, tętno. Tam ci pójdzie dalej. Te morfiny już dałem. Aha, dobra, to idziemy. Za boj. Tak będzie ci wolno biło serce od razu wola drogi. Spoko. Jak coś, to też Matiko może paść, bo mu serce może. Dobra, że czego tego poniosę. Chyba, że hrabia będzie chciał go nieść, to... Jest szefu, szefu! Szefu! Tamaku! No? Bo ogólnie to my wyjebaliśmy tak strasznie, wiesz, na przeła i tak jak chcieliśmy. Tylko problem jest taki, że łódka stoi tam, gdzie ją zostawiliśmy. Nikt nie powiedział, że się przepłynęła. Czyli łódka jest dalej tam. Tam za cyplem, nie? Oż kurwa. Łódka jest po drugiej stronie, a my jesteśmy tu? Tak. Aha. Cześć, gdzie jest hrabia? Nie widzę go. I przecież jestem kurwa za wolny. A, hrabia jest tutaj za nami. Co się stało? Lexus nie jest u nas. Lexus jest przy łódce. A no tak, to ja nic nie widziałem. A strzały były przed nami. Kakashi, co ty masz kurwa na głowie? Kapeluszek. Fajną czapeczkę, chcesz? Nie, dzięki. O, ten skarb wypierdoli do przodu. Ja już wiem, co hrabie mu jest, szefie. Co? Ma wybujałego. Co się stało z Lexusem? Chodź! Już? Doganiasz? No. A wybujałego, bo go odtrąciłem od pomocy. Aha. Nie, bo jak łatałem mastera, chciał pomóc, mówię idź patrz perymetr i się obraził. Aha. To kupa, poszliśmy na przełaj. No na nasze lewo jest droga. A no chociaż to te kulika to widzenie. No kupa, te kuliczki to wiesz. Będę się śmiał, jak okaże się, jak wrócimy do łódki, że Blacka porwali, Aleksusa zabili i że Wietnamcy trzymają łódkę. Wtedy zasnę kurwa na środku wody. Się kurwa zmęczyłem. Dobra, tu jest cypel. Dobra, tu jest cypelek, łódka powinna być na lewo. Tam gdzie strzały, a nie, to nasze strzały. Matiko! Co? Nie wybiegaj tak do przodu. Jaspi! Chodź na chwilę. Kakashi, ściągaj ten kapelutek, już chuj. Wiesz co się odjebało? Co? Chodzić po garze. Patrz co z nami szedł w kolumnie. Kurwa, ja byłem... Się obróciłem do Narodowca. Byłem z przodu, okej?
Ja myślałem, że to Kakashi i tak patrzę na rodowca. Patrzę na rodowca. Kakashi, ściągaj to gówno z głowy. Rodowca i Habio, takie coś. Matiko i to Emastera. Ściągaj to gówno z głowy. O, wezmę sobie kałacha, bo tu ma więcej amunicji niż te RPK. Dobra, kto jest zmęczony? Ja trochę. Ja trochę. Ja. Ja mogę pójść ze scoutem, poszukać łodzi, najpierw przypłyniemy. Dobra. Ale on czarny jest. Dobra, szybko ją znajdziemy, będzie git. Wzdłuż brzegu. Wiem, wiem. Kurwa, nie wiedziałem, że Hrabia ma takie wybujałe ego, ja pierdolę. O, jak szliśmy, on poszedł za mnie, poszedł ten obraził na ciebie. Ale no kurwa, na mnie się obrazić, a dowódca powiedział wyraźnie was dwóch. O. Kurwa. Bo powiesz człowiekowi, żeby patrzył perymetr, ja pierdolę. Trzecią adrenalinę zaraz będę sobie podawał. Jak coś, to adenozynę lepiej. Nie podawaj sobie. Adenozynę weź. Dobra, czekaj. Pokaż się. O, dobra. A ciśnienia masz słabe. Ale bicie serca jest okej. To się słyszę jej. Ciśnienie ci kurwa... spada chyba, czekaj. Nie, czekaj, 66 na 44 to chyba nieżyć powinien. Dam ci jeszcze jedną adrenalinę, jak coś to ten, kiedy cię brał. Chodź. Idę. Kurwa, duży ten cypelek, ja pierdolę. Pójdź do wojska, mówili, zwiedzisz świat, mówili. I zwiedzasz Wietnam. Zwiedzał, kurwa, dżunglę, kurwa, komary gryzą, malarii dostało pół oddziału. Ale krewetki podobno mają. Mamy wybujałe ego, kurwa, radiomena, ja pierdolę. Mogliby dać nam mniejsze radia, czy coś takiego. A co to, nie, jakie mniejsze radia? To... kurwa, no. Ja wiem, że tylko mniejsze radę powinien mieć dowódca, a to, że kurwa radio mam został przynity, to... O, widzę łódkę! No ja zmęczyłem się. Dobra, to ja przybiegnę do niej. Pobudka, kurwa, jego mać! Nie działa. No on nie na dowódcę. Siema! Siema. Kurwa, wiecie co, bo wyjebaliśmy na przełaj i jesteśmy jakieś pół kilometra tam. Wsiadaj do łodzi, płyniemy. Czekaj na Matika, jeszcze Matiko za mną idzie. Kurna, ja wsiąść nie mogę do tej łodzi walone. Czekajcie, idę po Gaspi. Pierwszy. Tak? Śledził nas jeden. Serio? Zabiłem go już, ale no. Dobra. Zapraszam do łodzi. Weź ją cofnij może. Dobra. Ciężko jest. Dobra. No do niej się kurwa weź nie da. Nie można. Czekajcie, bo pewnie Zeus zepsuł. Zeusie wielki, napraw łódkę, bo nie może. Weź się cofnij, bo jesteś w krzakach w ogóle. Co się stało? Łódka nie działa. Spróbuj teraz.
No, wsiadę. Drzewa mówią. Dobra, działa. Zapraszam do Łodzi. Windows, wsiadać, Lexus. Windows, wsiadać. Nie działa. Wejdź przez scrolla. Przez scrolla też nie mogę. Mi się nic nie wyświetla jakby, nie? A co? Bo nie jest w drużynie naszej. Dąż do naszej drużyny. Dobra, czekaj, stój. No. No stój, żeś w miejscu. Dołącz, dobra. Ja znowu się zjebała, bo Oskar to nie wsiadłeś. No, rozumiem. Blaku psujesz. Czekaj, wejdę jako... Możecie? O. Włazić, dobra, czyli moja wina. To nie będę wsiadł na ten w takim wypadku. Właś, ja ci... Na... To ciśnij z butu. No i płyniemy tam. Tam jest ktoś zabrany za Wietkonga, czy... Co? Tam był ktoś w stroju Wietkonga, czy mi się wydawało? Tam jest nagrobek Wietkonga. Tam jest typ w stroju Wietkonga, w krzakach. A, no. Aha. Świetnie. Wyglądał jak Wietkong. Ale zapomniałem. No cóż, Matiko wam zajebał kolegę. Ej! Zgadnij! Ja pierdolę, o kurwa. Co tu się stało? Matika pierdolił maka. No ale on miał kurwa piżamę Wietkongu, co się kurwa dziwisz? Kurwa. Ja wytłumaczę w taki sposób. Maku znalazł ubranie jednego z tych, co nas napadli. No. Chciał się przebrał. Przyszedł do nas, nas nastraszył. Mieliśmy pomysł, żeby was nastraszyć. I on został krzaki. Wy podpływacie, my stoimy, nagle jakiś cieniusieńczyk na nas gada i do tego kurwa nas podbiega. Cały oddział jest razem, jesteśmy przy Łodzi, zaraz wznawiamy patrol. Pierdolę. Pierdolę, kurwa. To chuj. Obojęcie, że możesz na siebie już nie wiedzieć, ale tylko inny plec. To chuj, to jaki plan? Gaspi! Czekaj, leje! Szczasz? No, będę szczał. A. Zastępca szcza. Zastępca szcza. Czyli Gaspi. Kiedy ty jesteś zastępcą? Gaspi, kurwa! Ale kurwa, mi się coś wydaje, że hrabia był w kolejności kolejnej, a nie ty, no. Kurwa. A kto jest hrabia? Hrabia jest hrabia. Już padł ładuś. Ale Machu go powiedział, że on jest zastępcą. Czy to Maka? Ty nie masz zastępcy. Gaspi, dowodź. Mach, to za zatyczki? Panowie. Nie. Chcesz zatyczki? No. Właśnie, kto potrzebuje zatyczek? Ja potrzebuję. Panie, mówisz i masz. Proszę cię bardzo. A, dziękuję bardzo. Prawie zgłoś do dowództwa, że potrzebuję z nim pogadać na osobności. Dobra, to weź się. Prawie. Potrzeba, to wtedy dasz jeszcze. Prawie zgłoś do dowództwa, że go wołam na prywatność. Nikowa, ty weź idź na chwilkę na TW z Gaspim. Na prywatność z Gaspim. To chyba chodzi o to, że wiesz, masz stąpić. I mordę. YouTube. O co chodzi?
bo jest zaraz 22, muszę kończyć. A, dobra. Skończysz jak dowódca. To chuj te pan maka i po prostu szybko tam płyniecie? Ale patrz. Ja bym zrobił tak, że bo i tak jesteśmy blisko, a po drodze nie będziemy mieli żadnych tych, wiesz o co chodzi. Że no. W debriefingu, jak piszesz koniec misji, napisałbym, że znaleźliście się, dopłynęliście do tego, do Australijczyków i zrobicie patrol z tego dnia. Dobra, no to płyniecie do Australijczyków. Mhm. No pa, czekajcie, w sensie, ja bym napisał, że ten, w debriefingu tam, że dopłynęliście już, że już teraz dobra, zakończyć. Czyli teraz zakończyć? No, no. Dobra. Nie wygląda to jakby strzelał naraz obydwoma. Bo strzelają bo strzela oba naraz. Strzela lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra, ładujcie się na tą łódkę i płyniemy do Australijczyków. No. No, no, no to dalej płyniemy. Czyli od noga w lewo, jakby ktoś nie pamiętał. Tak, od noga w lewo. Kurwa, Black, wyjdź z łódki na chwilę. No, nie wiesz. Teraz. O, my się zładowali do łodzi? Rewelacja, na Bałtyk wyciągają nożem i... Nie wiem co. Co?